Dzień dobry, Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska. I to jest moje kolejne słowo po niedzieli. Proszę Państwa, plączę się po województwie podlaskim i nie tylko. Ostatnio byłam i przecież w Warszawie się plączę. Na Litwie się plątałam, na Wileńszczyźnie. Piękna jest Wileńszczyzna, Wilno jest bardzo piękne. Ale ja dzisiaj nie o tym, proszę Państwa. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś to właśnie chyba pierwszy powiedział to Napoleon Bonaparte. Mówił, że jest statystyka. Wielka statystyka? Nie, źle mówił, źle. To znaczy ja mówię, bo Napoleon mówił. Jest kłamstwo, jest wielkie kłamstwo, jest bardzo wielkie kłamstwo i jest statystyka. No i proszę Państwa, ja dzisiaj o tym, chociaż może tak nie do końca, bo statystycznie nam są podawane różne informacje, żebyśmy wiedzieli co, jak się spodziewać, czego i tak dalej, z tym, że ja muszę dzisiaj powiedzieć Państwu, czy chciałabym powiedzieć tak naprawdę, że to wszystko tak naprawdę nie jest do końca prawdą, czyli tak jak mówił Napoleon, no niestety poza wielkim tym kłamstwem, czy bardzo wielkim kłamstwem jest statystyka, bo do nas docierają tak naprawdę informacje przetworzone. Nie żyjemy w czasach, kiedy docierają do nas informacje takie prawdziwe, rzetelne, chociaż naprawdę my, jako przynajmniej ja, ale też wielu moich kolegów, koleżanek stara się przekazywać Państwu jak najdokładniej naprawdę rzetelne informacje, ale one i tak nie są w czystej postaci. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ostatnio pojawiły się w przestrzeni publicznej, w internecie informacje na przykład pracowni sondażowych na temat tego, kto wygra w Stanach Zjednoczonych na prezydenta. No i tam się pojawiły, prawda, jedna sondażownia mówi tak, druga tak, jakieś tam badania. No i powstała cała awantura na Twitterze. Kto śledzi Twitter, ten wie, że tam jakieś tam badania w stanie Iowa, że to mają być takie miarodajne. Tam inni się kłócą, nie, że to jakiś tam Emerson zrobił lepsze, a ktoś tam inny mówi nie, że to jeszcze co innego. Tylko że tak, jeżeli mówić czy podchodzić do sprawy uczciwie, to w Stanach Zjednoczonych nie robi się takich sondaży jak w Polsce. No, dlatego, że tam przeprowadza się te sondaże na grupie tak zwanej reprezentatywnej, no, około 600 osób, czasami 1000, no ale kraj to nie jest taki jak Polska, tak, który ma niecałe 39 milionów, tylko tam jest dużo więcej tych milionów ludzi, tak? Więc no, taka próba gdzieś tam badania opinii publicznej na 600 osobach, czy nawet na 1000, no ma się nijak do rzeczywistości, nawet biorąc pod uwagę jeden stan i generalnie jakby te pracownie sondażowe, które prowadzą tam te różne badania, później my to czytamy, no to ja powiem tak, jeżeli sobie poczytać właśnie, a nawet prześledzić, chociażby ja akurat powiem, że pierwszy raz tak namiętnie, można powiedzieć, śledziłam wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 4 lata temu, kiedy wtedy o reelekcję ubiegał się Donald Trump i Joe Biden. Znaczy Joe Biden wtedy po raz pierwszy, tak? I wtedy tak się zaczęłam przeglądać i śledzić to wszystko i w ogóle to mi się, cały obraz mi się rozjeżdżał, bo w ogóle nic nie można było z tego zrozumieć, już pomijając, że sam system jest skomplikowany, ten głosowanie w Stanach Zjednoczonych, no ale za chwilę wszystko będzie wiadomo. Dosłownie dzielą nas w zasadzie może nawet mniej niż dni, bardziej godziny od tego, kiedy wszystko stanie się jasne. Ale ja dzisiaj mówię o tym, bo też jakby na przykładzie Stanów Zjednoczonych widać wyraźnie, jak to wszystko się chwieje. Mówią wprost dziennikarze, ale też politycy, mówią, że te wszystkie pracownie sondażowe to one są gdzieś tam poprzechylane, to w stronę demokratów, to republikanów. No i numer polega na tym, że więcej pracowni sondażowych sprzyja demokratom, co mnie w ogóle nie dziwi. No bo to tak jest. Podobnie zresztą jest w Polsce, tak? Zaraz do tego dojdę, tylko już skończę ten wątek. I co ciekawe, w Stanach też są media, główne, wiodące media, które do tej pory opowiadały się, komu udzielają poparcia. Taka demokracja. No u nas to by było po prostu jakby taka jakaś redakcja formalnie, tak wprost opowiedziała się za taką czy inną kandydaturą takiego czy innego prezydenta. No to by była skończona. W Stanach jest to normalne. Dopiero dzisiaj czy w tym roku wybuchł skandal, bo niektóre redakcje zdecydowały się nie popierać. I to wywołało dopiero skandal. No, cyrk na drucie. Dla nas jest to niepojęte, no ale tam jest taka tradycja, taka kultura, taka polityka. No i teraz tak, jeżeli my popatrzymy na te pracownie sondażowe, które tam są poprzechylane w jedną czy w drugą stronę, głównie w stronę demokratów, no to jak my możemy zakładać, że coś jest tam wiarygodne, tak?
No, ja zakładam, że nawet jeżeli ktoś tam przykłada bardzo mocno rękę, no to jeżeli jest przychylny, czy też działa na korzyść takiej czy innej formacji, no to wiadomo, że będzie naginała rzeczywistość w tą stronę, żeby pasowało do narracji, tak? I w Polsce zresztą dzieje się podobnie. I teraz też słów kilka na ten temat, bo też widzimy cały czas, co jakiś czas w zasadzie różnego rodzaju badania. Ja powiem, że dzisiaj widziałam United Surveys chyba, jak dobrze pamiętam, tu mogę się mylić, ale chyba United Surveys przeprowadziło badania opinii publicznej w Polsce, czy Polacy uważają, jak Polacy uważają, kto będzie lepszym prezydentem w Stanach Zjednoczonych dla Polski. Czy Donald Trump, czy Kamala Harris. No i się okazało wedle tej sondażowni, że Kamala Harris. Ja nie wiem, gdzie te badania były przeprowadzone, chyba, nie wiem, u Bodnara w resorcie albo u kogoś podobnego. Może na Jagodnie we Wrocławiu, albo na ten, miasteczko Wilanów, bo to jest, proszę Państwa, no to się mija w ogóle kompletnie z logiką, tak? Albo chyba, że docieramy do punktu, kiedy po prostu ludzie, nie wiem, no nie potrafią samodzielnie myśleć, wierzą w jakieś tępe przekazy, bo no jaka była korzyść, powiedzmy, z Joe Bidena dla Polski? Raczej niewielka, no z Donalda Trumpa to myśmy mieli większe korzyści, tak? To Donald Trump tutaj Niemców nam stawiał do pionu, o tak to mogę powiedzieć. Natomiast Joe Biden doprowadził do tego, że mogła się realizować dalej inwestycja w postaci Nord Stream 2. No czym to się skończyło, to chyba nie muszę mówić, że to było szkodliwe dla Polski, chyba też nie. No i tak, nie wiem, no czym ludzie mogą się w ogóle sugerować, czy jaki proces myślowy w ogóle powstaje w głowie takich ludzi, którzy mówią, że Kamala Harris będzie dla Polski lepsza jako prezydent Stanów Zjednoczonych niż Donald Trump. Ale zostawmy to. Zostawiam to na boku i w każdym razie no, pracownia, taka czy inna, też u nas przechyla się w jedną czy w drugą stronę w zależności od sympatii politycznych i to też dotyczy mediów. No chyba też nie muszę mówić, jak wygląda dzisiaj podział strukturalny mediów, jak to się wszystko kształtuje, jakie są przekazy. Już wczoraj też ta stacja, co to całą prawdę, całą dobę, no pani Kolenda Zalaska już takie grzmoty waliła po prostu, że to, no, no, to po prostu, no, powiem, że dla człowieka myślącego no, to jest obraza czegoś takiego słuchać. No ale być może są tacy, którzy tam wierzą w te przekazy. Całkiem przecież niedawno była totalna kompromitacja tej stacji, kiedy dziennikarz będący na miejscu w Stanach mówił, jak wygląda poparcie dla Donalda Trumpa. Mówił, że no, to jest poparcie dużo, dużo większe. Znaczy to dziennikarz w studiu mówi, no ale to jest poparcie nieznaczne, czyli macie myśleć tak, jak wam powiedział pan dziennikarz w studiu i koniec, kropka. No i tak to będziemy się tłuc. Ale proszę Państwa, chcę jeszcze zwrócić uwagę na inną ważną sprawę, bo tutaj możemy oczywiście dyskutować, co jest lepsze, czy tak powinno być. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że wszystkie informacje, które Państwo otrzymujecie, to są informacje przetworzone. To nie są informacje realne, prawdziwe, chociaż mówię, no my staramy się na pewno przekazywać jakoś tam jak najbardziej rzetelnie, ale to tak się nie da do końca. I ja już pomijam jakby takie naprawdę nagminne, czy też no, manipulowanie faktami, bo to jest zupełnie co innego. To, co ja w tej chwili mówię, to jest moje osobiste słowo po niedzieli, to nie jest informacja sensu stricte, tak, którą Państwo możecie wziąć gdzieś tam sobie, sprawdzić w dokumentach. Nie, to jest moja opinia na jakiś tam temat. Ale to takie do własnej opinii dziennikarz też ma prawo, więc wygłasza, ja też. No i chcę powiedzieć właśnie, że te wszystkie informacje są jakby przetworzone. Ona się, ta informacja zaczyna przetwarzać już na etapie, kiedy ktoś do niej siada, tak? Bo na przykład jeżeli dzisiaj dzieją się jakieś tam różne rzeczy, no to ja najpierw decyduję o tym, co ja wybieram do tego, żeby Państwu przekazać dalej. Jaka to jest informacja, czego dotycząca, więc już przechodzi to pierwsze sito. Później kolejne sito to jest jakby to, co jest już przeze mnie napisane, to, co ja zdecydowałam się uwypuklić, co schować, tak, ale mówię, no staram się to robić rzetelnie, jeżeli chodzi o informacje, nie o opinię, bo to jest zupełnie co innego, ja mówię o informacji.
A później kolejne sita przychodzi już ta informacja w dalszej części, kiedy na przykład dzielimy się na tą informacją w postaci publikacji prasowych, nieważne czy one będą w telewizji, w radiu, czy w internecie, czy w prasie drukowanej, no to też, jeżeli na przykład weźmiemy w telewizji, no to ktoś jeden taką informację zobaczy, drugi nie. Trzeci zobaczy już skróconą wersję tej informacji, która jako w tej pierwszej wersji została podana w całości. Ktoś, kto jest w radiu, no to jakby słucha radia, no to też inaczej tą informację sobie przyswoi. To samo jest w internecie. W internecie jest jeszcze ciekawiej, dlatego że tam można oczywiście wejść na stronę internetową, tak, jeden wejdzie, drugi nie wejdzie, ale na przykład ktoś sobie zobaczy w mediach społecznościowych artykuł prasowy, tak, i to też jest przetworzone, bo to już wtedy media społecznościowe decydują, czy nam to pokazać, czy nie. Tworzą się bańki medialne, w których my po prostu żyjemy i bardzo często nie potrafimy ocenić realnej sytuacji taka, która faktycznie się dzieje, nie potrafimy wyciągać wniosków. Ludzie w ogóle bardzo często w tej chwili skupiają się tylko na jakichś, powiedzmy, paskach w telewizji, nagłówkach, wpisie właśnie, który zapowiada jakiś tam artykuł w mediach społecznościowych i na tym budują swoje opinie, nie angażując się jakby w to, żeby poświęcić więcej czasu na to, żeby coś przeczytać, dowiedzieć się, sprawdzić także, że w innych gdzieś tam portalach, czy w innych redakcjach, w innych przekazach tę samą wiadomość, tak, tylko być może inaczej napisaną, albo coś innego, co zostało wypuklone. I w ten sposób my zaczynamy funkcjonować. Dzisiaj można powiedzieć, żyjemy w takim czasie, kiedy te wszystkie informacje, wiadomości, one tak się napełniają, tak, jak powiedzmy w szklance, to ta szklanka już dawno się wylewa. Znaczy ona już się dawno wylała. Jest tego taki natłok, że człowiek w tym się zaczyna gubić. Ale ja mówię, proszę Państwa, o tym dlatego, że warto jednak sięgnąć cały czas do źródeł, czyli do tego, żeby właśnie poszukać sobie źródeł, poczytać sobie różne właśnie przekazy z danych rzeczy, czy z danych wydarzeń. O, coś tu piszczy. O Jezu, aż łzy poleciały, po prostu taki pisk od ciężarówki. Żeby właśnie sobie sprawdzić to wszystko, wyrobić własne zdanie, dlatego że my jesteśmy bombardowani treściami przetworzonymi, bardzo często pisanymi czy podawanymi pod konkretne przekazy polityczne, a one są naprawdę w różnych postaciach. Ja powiem, że tutaj w Polsce nawet przecież mamy cały czas tak bardzo dużą dominację mediów z zagranicznym kapitałem, najwięcej z niemieckim, ale też mamy przecież media z innym kapitałem zagranicznym, no i no umówmy się szczerze, no tam to pieniądz jednak ma barwy narodowe. To nie jest tak, że nie ma barw narodowych, ma. Na przykład Deutsche Welle, które wychodzi w polskiej wersji językowej, no to jest po prostu propaganda niemiecka gnana 24 na dobę, nawet w każdym przecinku, tak? I my musimy mieć tego świadomość, że to akurat działa na korzyść Niemiec, bo takie jest założenie. To samo robią jakby inne media, mniej lub bardziej w sposób zakamuflowany, ale też jakby pod różne potrzeby, czy też okoliczności, które mają miejsce. Dlatego zachęcam wszystkich z tego miejsca, aby właśnie weryfikować informacje, sprawdzać, zobaczyć, jak one zostały przetworzone i nie dać się jakby siedzieć w tych bańkach medialnych. Ja powiem, że kiedy całkiem niedawno rozmawiałam z jednym ze swoich kolegów, dziennikarzy, i tam właśnie na temat Deutsche Welle akurat rozmawialiśmy, on mówi, ja tego gówna to nawet nie biorę, nie czytam, bo to jest niemiecka propaganda. Ja mówię, a ja czytam, bo ja chcę wiedzieć, co jest w obozie wroga. Tak samo na przykład bardzo często zaglądam na portale różnego rodzaju Ukrainy, portale internetowe, bo nie mam telewizji, nie mam radia, jakby, ale portale internetowe, tak, zaglądam także do innych, po to, żeby sprawdzić, jakie są przekazy, także w mediach amerykańskich. I po to, żeby wyrobić sobie własne zdanie, to właśnie trzeba wiedzieć, nawet znać te treści, które się nam nie podobają, czy po prostu no, nie lubimy ich, ale warto wiedzieć, jaki jest przekaz, właśnie po to, żeby wyrobić sobie własne zdanie na jakiś temat, mieć jakąś opinię i móc normalnie funkcjonować, wiedzieć, jak się poruszać, bo to nie jest dzisiaj takie proste w natłoku tych wszystkich informacji, które do nas spływają. Ja myślę, że to chyba wystarczy Państwu, żeby przekazać to, co jest istotne. I pamiętajcie, nie dajcie się pozamykać w bańkach medialnych, bo to nie jest dobre i może naprawdę doprowadzić do szkód, Waszych szkód, znaczy dla własnego, no, dla własnych szkód, nie? To było moje słowo po niedzieli. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska. A, i subskrybujcie nasze kanały w mediach społecznościowych.